Dzień dobry. Naszym gościem jest prezes Fundacji Ad Arma, ekspert w zakresie prawa do posiadania broni, Jacek Hoga. Zapraszam. Witam. Dzień dobry. W 1946 roku na rozkaz towarzysza Stalina Polska została rozbrojona i po 1989 roku nie mieliśmy na tyle odważnego rządu, który by zniósł to, że broń jest przywilejem, a nie prawem. Czy to jest w kontekście, można patrzeć na to, że władza nie chce, żeby Polacy posiadali broń? Czy pytanie wbrew pozorom jest bardzo filozoficzne czy historiozoficzne? Bo po pierwsze nie 1946 rok, a 1944, po drugie nie 1944, a 1939, po trzecie nie 1939, a 1919, czy grudzień 18, chyba styczeń 19 roku. A to też nie będzie, prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spojrzymy no właśnie dostęp do broni w Polsce, to tak naprawdę pytanie brzmi o polskość. Wiem, że to może się wydawać kosmicznie odległe. Natomiast do rozbiorów naturą państwa polskiego od chrztu Polski do ostatniego, trzeciego rozbioru Polski było to, że każdy w Polsce mógł mieć broń, posiadać ją i nosić ją. I to było na tyle oczywiste prawo, na tyle niekwestionowane, że w ogóle nie było zapisane w prawach kardynalnych ani w Konstytucji 3 maja. Bo często się mówi o tym, że poprawka Stanów Zjednoczonych, druga z Bill of Rights, to jest pierwszy moment, gdzie w historii świata zagwarantowano w zachodnim świecie dostęp do broni. Dlaczego wtedy zagwarantowano dostęp do broni? Bo Stany Zjednoczone to jest państwo oświeceniowe, masońskie, jakkolwiek to się może nie podobać. To połowa z ojców założycieli przyznawała się do tego, że jest członkiem tego stowarzyszenia czy stowarzyszenia. I oni mieli bardzo silne ciągotki, takie właśnie, żeby ograniczyć swobody obywatelskie, chociaż z drugiej strony szli pod sztandarami wolności. Że Ameryka to właśnie oni bardzo mocno, to jest bardzo mocno państwo obywatelskie i oni nie pozwolili, żeby to się do końca stało. Tak, tylko odruch był zupełnie inny niż się wydaje. To znaczy ludzie, którzy doprowadzili do Bill of Rights, to nie byli ludzie, którzy doprowadzili, nie pokrywają się z ludźmi, którzy doprowadzili do powstania Stanów Zjednoczonych w całości. Tak? To są troszeczkę inne środowiska, chociaż mają część wspólną. I teraz ci, którzy bronili tego naturalnego, przyrodzonego prawa, wywodzili to z Magna Carta z 1215 roku, mówię z pamięci, z Królestwa Anglii i z tradycji Civitas Christiana, katolickiej Civitas Christiana, gdzie takie rzeczy były w rękach obywateli. I teraz wracając do rozbiorów, pod rozbiorami ci, którzy nadal chcieli Polski, którzy chcieli być Polakami, zadawali sobie pytanie, czym jest Polska, jakie atrybuty przynależą polskości. I większość ludzi zgadzała się co do tego, że umiłowanie wolności jest jednym z tych charakterystycznych rzeczy, tą charakterystyczną cechą, która nas odróżnia na pewno od zaborców, ale też od krajów wokół czy narodów. Odcinali się od tego w znacznej mierze socjaliści różnych rodzajów, którzy uważali, że trzeba zbudować nowego człowieka, nowy świat i nie można patrzeć na dawne wolności, dawnej Rzeczpospolitej. I druga Rzeczpospolita została zbudowana wewnętrznie sprzecznie. Znaczy, z jednej strony mówiliśmy, że to jest odbudowa dawnej Rzeczpospolitej, z drugiej w traktacie ryskim zrezygnowaliśmy z terytoriów, które sowiecka Rosja chciała nam oddać. Do wynegocjowania była granica z 1772 roku, czyli przed pierwszego rozbioru. Cały pierwszy rozbiór, spora część drugiego zostały stracone, większość drugiego też. W związku z czym to był kadłubek, chociaż większy od dzisiejszej Polski to był kadłubek. I w sensie wolności profesor Zdzichowski, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie mówił o II Rzeczpospolitej, że to jest kraj półbolszewicki. I no, nie przypadkiem jest to, że naczelnikiem państwa był właśnie socjalista. Nie przypadkiem jest to, że jednym z pierwszych dekretów państwa polskiego było ograniczenie dostępu do broni, zrobienie z tego przywileju. To właśnie ten z 1919 roku. Tak. I teraz to jest przyczyna kłopotów od 1939 roku, bo jeżeli to był przywilej, to trzeba było dostać pozwolenie, a jeżeli trzeba było mieć pozwolenie, to od razu zrobiła kochana władza senacyjna, przedtem jeszcze przez te kilka lat niesenacyjna, listę, tak, osób, które mają broń, które mają, są rozpoznane przez państwo polskie na tyle, jako na tyle lojalne, żeby
mogły mieć broń. I te listy oczywiście wpadły w ręce niemieckie, oczywiście wpadły w ręce rosyjskie i stąd kłopoty, hekatomba, takie rzeczy jak Wołyń nie miałyby miejsca, gdyby pod każdą strzechą była strzelba niezarejestrowana. W związku z czym całkowite rozbrojenie, z jakim mamy miejsce w momencie, jak bardziej radykalni socjaliści przyjechali na sowieckich tankach w 1944 roku, jest tylko logiczną ciągłością z socjalizmem sanacji. Bo jakkolwiek możemy się cieszyć dzisiaj, wzdychać do dawnej Rzeczpospolitej drugiej, to tylko dlatego, że porównujemy ją z trzecią i pół, bo w porównaniu do pierwszej to była pół Bolszewia, tak jak mówił profesor Zdziechowski. I teraz jeżeli mamy ten okres od 1944 roku do 1991, trzeciego, jak to chce liczyć, czy 1989, to mamy okres, w którym wyrosły dwa, trzy pokolenia, które się wyrosły całkowicie bez dostępu do broni. Zostaliśmy w pewien sposób wykastrowani, znaczy dostęp do broni zniknął, świadomość do czego służy broń, jak ona wpływa na budowę charakteru człowieka, jak wpływa na budowę społeczeństwa obywatelskiego, bo to są dużo rzeczy ważniejsze niż wpływ na obronność, który jest statystycznie pomijalny, wbrew temu, co wielu sympatyków broni mówi. No, karabinem nie zatrzymamy czołgu, karabinem nie zatrzymamy rakiety. Owszem, trochę łatwiej będzie wyszkolić piechotę. Ale dużo ważniejsze w dostępie do broni jest budowanie właśnie struktury mężczyzny, tego ze złą męskością, jak to dzisiaj lewicowe środowiska mówią, który będzie odpowiadał za swoje czyny, odpowiadał za swoją rodzinę, za swoich bliskich, będzie gotowy do obrony osób postronnych. A taka możliwość jest zbudowana tylko wtedy, kiedy mamy możliwość taką, tak? Słaby cierpi, co musi, silny robi, co może. Współcześnie walka odbywa się z bronią w ręku. Nie jesteśmy małpami, jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy ludźmi wychowanymi w despotiach wschodnioazjatyckich, gdzie mamy jakieś karate i inne tam zestawy słów wschodnioazjatyckich. Właśnie dlatego, że tam ludzie mieli ograniczony dostęp do broni. No właśnie, przed wojną na Ukrainie jeszcze mogliśmy myśleć, że tak jak Bartosiak to lubi mówić, że armia nowego wzoru, tak, że już nie będzie konfrontacji wojsk na polu bitwy, a tu wojna na Ukrainie pokazała, że dokładnie to tak wygląda, że to jest konfrontacja po prostu wojsk na polu bitwy. Tak, no to jest troszeczkę inna dziedzina, ale rzeczywiście jak spojrzymy na konflikt na Ukrainie, to jest to pełnoskalowa wojna. Oczywiście Rosjanie sobie mogą to nazywać, nie wiem, operacją specjalną, czy jak oni to tam nazywają. Absurdem jest współczesnym, że mamy de facto wojnę, a przedstawicielstwa dyplomatyczne reagują na siebie tak, jakby byli w stanie pokoju. Dlaczego robią to Rosjanie, możemy zrozumieć, bo to jest obłuda. Dlaczego to robią Ukraińcy, możemy zrozumieć, bo się boją broni atomowej, tak? A teraz problem wynika z tego, że w latach 30. były takie umowy międzynarodowe podpisane na temat tego, czym jest wojna napostnicza i jak się rozpoznaje wojnę napostniczą. I znowu mamy taki absurd wynikający z takiego pozytywistycznego spojrzenia na świat, że możemy go skonstruować. Zamiast rozpoznawać, jak świat wygląda i jak działa, to chcemy go konstruować. I tam w tych umowach międzynarodowych, których sygnatariuszami są wszystkie właściwie państwa współcześnie, jest takie sformułowanie, że nie wolno wojny napastniczej nigdy wywołać. A czym jest wojna napastnicza? Kolejny dodatek do protokołu mówi, że po czym rozpoznajemy, kto jest agresorem? Po tym, kto wypowie wojnę. W związku z czym od 1945 roku nikt nikomu wojny nie wypowiada. Stany Zjednoczone nawet ogłaszały, że są w stanie wojny w 1941 roku, ale nie wypowiadały wojny. Japończycy jeszcze mieli takie rzeczy w nosie, w związku z czym wojnę wypowiedzieli, choć kilka godzin po ataku. Niemcy udawali, że napadliśmy na jakąś radiostację w Gliwicach właśnie ze względu na te nieszczęsne protokoły międzynarodowe, które doprowadziły teraz na Ukrainie do sytuacji, że mamy pełnoskalową wojnę, a formalnie obie strony twierdzą, że w wojnie nie są. I teraz jak spojrzymy na to, o czym Pan mówił, czyli no, tą pełnoskalową wojnę, gdzie walczą dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi w mundurach, zapewniają logistykę, osłaniają flanki na odcinkach pasywnych, pilnują po prostu rejonów, tak? To pokazuje, że nie ma wojny w takiej, jak sobie wyobrażaliśmy pod wpływem amerykańskich filmów, że gdzieś tam 200 rangersów z kilkunastoma żołnierzami Delty wyląduje w jakiejś stolicy, zrobi porządek i będzie dobrze. Takie rzeczy można zrobić w państwach
niestabilnych w państwach upadłych, a Ukraina, chociaż słusznie jest uznawana za jeden z najbardziej skorumpowanych państw na świecie, to jednak państwem upadłym okazało się ku zaskoczeniu Rosjan, że nie jest i że się broni. Ale też trzeba pamiętać, że Ukraińcy nie biją się dla Żeleńskiego, biją się o własne domy i o własne rodziny. Nie daj Boże, jakby w Polsce wybuchła wojna, ale jakby do tego doszło i właśnie przez to, o czym mówiłeś, że jesteśmy wykastrowani jako społeczeństwo z tego przyzwyczajenia do broni, z tej tradycji do posiadania broni, czy jakby decyzja polskich władz była taka jak kijowskich, że rozdajemy broń obywatelom, czy nie doszłoby też do takich tragedii, jak tam doszło, że ci ludzie po prostu zaczęli do siebie strzelać? A więc zdarzenia, do których się długo Ukraińcy nie chcieli przyznać, które miały miejsce w Kijowie po rozdaniu broni, nie są argumentem przeciwko posiadaniu broni, tylko argumentem przeciwko brakowi jednolitego dowództwa i zachęcaniu ludzi, żeby sami podejmowali jakieś działania. Skutek był taki, że ludzie, widząc kolumnę wojsk ukraińskich, uznali, że to jest kolumna wojsk rosyjskich i w ciągu kilku godzinnej strzelaniny zginęło ponad 100 osób bodajże. No, ale to był skutek tej paniki, histerii i nieodpowiedzialnego działania dowództwa ukraińskiego. Jako fundacja nigdy nie byliśmy zwolennikami rozdawania broni, bo nie po to są podatki, żeby potem ludziom rzeczy rozdawać. Rozdawnictwo zawsze jest złym pomysłem. Jako fundacja podkreślamy zawsze, że ludzie powinni mieć prawo decydować o tym, w jaki sposób zapewnią bezpieczeństwo swojej rodziny. Bo każdy z nas ma konstytucyjne prawo do życia, każdy z nas ma konstytucyjnie rozpoznane prawo do obrony życia własnego, ale nie mamy rozpoznanego życia do narzędzi, przy pomocy których się to życie broni. I nie może być tak, że w pełni sprawny 20-kilkuletni mężczyzna ma większe prawa konstytucyjne od 60-kilkuletniego pana chodzącego o kuli na przykład. Tak? W związku z czym, jeżeli mamy rozpoznane prawo do komunikacji, do podróżowania, chociaż z tym przez ostatnie 2 lata były duże kłopoty, prawem kaduka, to musimy mieć też prawo do posiadania narzędzi, które nam umożliwią komunikację czy transport, współczesnych narzędzi. Czyli nie może być powiedziane, że możecie mieć włócznie, jak za króla świeczka, to nie narzekajcie, że nie macie broni. Nie, współcześnie prawo do komunikacji oznacza dostęp do komórek, prawo do transportu oznacza dostęp do samochodów, do jednośladów i tak dalej, na które nie trzeba mieć pozwolenia, żeby je posiadać, a prawo jazdy jest pewnym niewolnictwem, do którego ludzie są przyzwyczajeni. Proszę pamiętać, że w takich metropoliach jak Kair jeszcze kilkanaście lat temu nie było czegoś takiego jak prawo jazdy i ludzie sobie radzili, nikt nikogo nie rozjeżdżał więcej niż u nas. Pięknym przykładem jest Benelux, gdzie 20 lat później w Holandii wprowadzono prawo jazdy, jeśli dobrze pamiętam, niż w Belgii, a statystycznie ilość wypadków była identyczna. W związku z czym ten częsty argument, że o, dostęp do broni tak, ale tak jak do samochodów po prawie jazdy. Nie, po pierwsze samochód mogę kupić nie mając prawa jazdy, po drugie mogę używać na prywatnym terenie samochodu bez prawa jazdy, a po trzecie prawo jazdy to jest socjalizm, do którego się przyzwyczailiśmy po 5 czy 6 pokoleniach. I teraz dostęp do broni oznacza, że jeszcze raz, ja mogę sobie kupić narzędzie, które uważam, że jest potrzebne do obrony mojej rodziny, broń strzelecką, natomiast to rozdanie broni było aktem rozpaczy w momencie, kiedy rząd był na granicy upadku. Jest akceptowalne, moralnie godziwe i spójne doktrynalnie, jeżeli państwo kupuje broń strzelecką, żeby rozdać wszystkim mężczyznom, którzy podlegają obowiązkowej służbie wojskowej, tą broń. Taki wzór ma Szwajcaria do dzisiaj. Taki wzór miały 2 państwa Burów pod koniec XIX wieku, Transwal i Orania, gdzie państwo kupiło wszystkim broń, rozdało za darmo wszystkim, żeby wszyscy mieli na ten sam kaliber i oni oczywiście mogli strzelać sportowo z tych karabinów, mogli z nich polować czy strzelać rekreacyjnie. To nawet było tym lepiej, bo się zaznajmiali z tą bronią i lepiej używali, ale nie z tym mieliśmy do czynienia na Ukrainie. Na Ukrainie było wysypanie broni z ciężarówek, kto chce niech bierze i niech strzela do kogo uzna za słuszne. No, to jest patologia, tak nie powinno być. I myślę, że też po części w odpowiedzi na tamto pytanie odpowiedziałeś, jaka jest wizja fundacji też, tylko jakby to miało zostać wprowadzone w Polsce, czy po prostu
powiedzmy, że Sejm by przegłosował ustawę i wprowadzamy broń normalnie do sklepów, czy jakby to miało wyglądać? Czy broń w sklepach jest? Oczywiście. Znowu... To jest jak w Teksasie, w Walmarcie. No, trochę daleko. W małym miasteczku, nie wiem, 15-tysięcznym w Stanach Zjednoczonych są większe sklepy z bronią niż jakikolwiek w Polsce całej. W związku z czym jest oczywiście różnica skali. Natomiast tu są dwie rzeczy. Jedna to jest system koncesyjny dostępu do broni, ale również do produkcji energii i innych rzeczy. Tutaj trzeba coś powiedzieć o samym systemie koncesyjnym. A po drugie, jak to wyglądać może technicznie z perspektywy prawa. Pierwsza rzecz, czyli bardzo duży problem, ograniczenie koncesyjne produkcji broni i handlu bronią. Jako fundacja zrobiliśmy już kilka lat temu projekt ustawy o obrocie specjalnym, gdzie w miarę, może nie maksymalnie tak jak uważa fundacja, ale w miarę tak jak nam współpracująca w tej kwestii, czy zamawiająca ten projekt partia Korwin dopuściła, bo dostali od nas pytanie, czy chcą, żebyśmy zrobili wewnątrz systemu, czy ze zmianą systemu, poszerzenie systemu, znaczy dostępu do produkcji i obrotu bronią. I poprosili wewnątrz systemu i to też otrzymali. Czyli, że dużo mniejsze są wymogi w tym projekcie w stosunku do ludzi, którzy chcieliby produkować broń i amunicję, którzy chcieliby handlować bronią i amunicją. Bo jak widzimy po kryzysie energetycznym tego roku, a jeszcze nie daj Boże, pewnie zobaczymy za pół roku dużo bardziej, jak będzie zimno, system koncesyjny doprowadza do zmniejszenia ilości towarów i zmniejszenia ilości podmiotów, które są w stanie wytworzyć dobra, które są ograniczone. W związku z czym kłamie każdy rząd, który mówi, że chce, żeby była niska cena energii, a jednocześnie zamyka kopalnie, zabrania otwierać prywatnych kopalni, ma bardzo bezczelny system koncesyjny co do przesyłu energii itd., itd. I tak samo jest z bronią palną. Nawet jeśli byśmy teraz otworzyli maksymalnie dostęp do broni w Polsce, nie ma w Polsce fabryk amunicji, które byłyby w stanie sprostać wymaganiom potrzeby rynku wewnętrznego. Nie ma w Polsce wystarczająco dużego rynku przedsiębiorców produkujących broń, żeby ten rynek mógł być nasycony. W tej chwili właściwie mamy jedną prywatną firmę, która ma fabrykę broni strzeleckiej z prawdziwego zdarzenia pod Łodzią, która zresztą produkuje bardzo dobrej jakości karabiny systemu Kałasznikowa. Jedną państwową fabrykę, która no, ma wszystkie wady państwowej fabryki jak za sanacji, żeby nie mówić o współczesności. I teraz, czyli prywatnej fabryki amunicji, która by naprawdę robiła spłonki, proch, to są te trudniejsze rzeczy od łuski czy pocisku, nie ma po prostu. W związku z czym tu już byłby fizyczny problem. I drugi problem to jest to, jak to wprowadzić. I teraz wprowadzić to można na wiele sposobów i jako fundacja zawsze podkreślamy, że jeżeli możemy bronić jakiegoś prawa, to powinniśmy na najwyższym możliwym poziomie. Czyli jeżeli jesteśmy w sytuacji, że już mamy jakieś prawo i chcemy wzmocnić jego obronę, to próbujemy na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy. W tym systemie, jaki mamy, najwyższy możliwy poziom to jest system, poziom konstytucyjny, potem jest ustawa, potem jest rozporządzenie, potem będzie zwyczaj jakiś. Chociaż zwyczaje nieraz łamią i konstytucję, nie tylko ustawy. Czasami to dobrze, czasami źle. I teraz, jeżeli chcemy zyskać jakiś nowy przywilej, nowe prawo, to powinniśmy próbować od najniższego możliwego poziomu. Czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby poszerzyć w Polsce dostęp do broni i jeżeli rzeczywistą taką wolę by miała większość rządząca, to w ogóle nie muszą tykać nawet konstytucji, ani ustaw. Wystarczy, żeby na konferencji prasowej wystąpił minister spraw wewnętrznych i administracji i powiedział, że zmieniła się polityka wydawania pozwoleń do ochrony osobistej i w tym momencie każdy ze względu na wojnę, który jest niekarany, może dostanie, jak tylko wystąpi na policję, dostanie pozwolenie na broń do ochrony osobistej, czyli każdy w Polsce by miał natychmiast dostęp do pistoletów i rewolwerów. Drugi poziom, jaki byśmy mogli zrobić, to jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego, czy też zachowanie znowu policji, tak jak w poprzednim przypadku, ale w stosunku do ludzi, którzy mają pozwolenie kolekcjonerskie albo kolekcje sportowe, to Polski Związek Strzelectwa Sportowego musiałby trochę zmienić swoje
swoje metody działania i dopiero trzeci poziom to jest ustawa, a czwarty to będzie konstytucja. I po tej krótkim, długim wywodzie widać, że na dzień dzisiejszy nie ma dobrej woli rządzących, bo nie musieliby tknąć ustawy, żeby wiele zmienić. Inny przykład, co by można zmienić, rozporządzenie o znakowaniu tusz. To brzmi absurdalnie, ale tam jest wyliczanka w tym rozporządzeniu, co jest bronią myśliwską. I jeżeli by można by poszerzyć, tak jak kilka lat temu z powrotem to zrobić, poszerzyć tą wyliczankę o broń krótką, pistolety, rewolwery i natychmiast mamy 120 tysięcy ludzi, którzy są przebadani, uznani przez państwo za bezpieczni, którzy umieją się obsługiwać bronią, bo są myśliwymi i oni nagle by mogli wszyscy kupić broń. I to już znowu by zwiększyło bezpieczeństwo, może nie państwa na agresję, ale obywateli społeczeństwa na bandytyzm, który jest związany z wszelkiego rodzaju kryzysami, które niestety najprawdopodobniej nam grożą. W związku z czym oczywiście mógłbym dodać kolejne sprawy, na przykład przez sąd to by było możliwe w Polsce, ale sądy raczej są w rękach ludzi, którzy są przeciwni. W związku z czym najprostsze decyzje są w rękach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale ono jest, jak to mówią moje dzieci, w rękach złusiów, cokolwiek by oni o sobie nie myśleli. To są po prostu złusie, ludzie wrodzy bezpieczeństwu polskich obywateli, bo mają w ręku narzędzia, którymi by mogli zmienić sytuację natychmiast po 2022 roku, po lutym. A tego nie robią i poziom bezczelności władzy w tych kwestiach na dzień dzisiejszy, mówię, mam nadzieję, że to się zmieni, rozmawiamy z wieloma frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości, również nie tylko z partiami opozycyjnymi i tam też są ludzie, którzy to widzą i to chcą zmienić, ale... W marcu nawet była dyskusja na ten temat, właśnie Kukiz 15 razem z kilkoma posłami PiS-u. Znaczy Kukiz 15 to tam są symboliczne zmiany, dużo większe zmiany zaproponowali członkowie Partii Republikańskiej z PiS-u, którzy chcieli rozszerzyć definicję broni historycznej. To też jest jedna z propozycji, ale to już na poziomie ustawowym, które nieraz artykułowała Fundacja Darmo, że w ten sposób można poszerzyć dostęp do broni. I właśnie tą drogą poszło 30 kilku posłów PiS-u, którzy podpisali się pod tym projektem. Jest też więcej, którzy go rozważają, ale cały czas czekają na placet, na zgodę od naczelnika państwa, który też już projekt miał na stole, też go widział, też wstępnie tam jakieś zgody na pracę dał. I ten projekt poszerza definicję broni historycznej zgodnie z tym, co podpisała Polska i ratyfikowała w 2005 roku bodajże. Jest taki protokół o tym, co jest bronią współczesną z perspektywy, a historyczną z perspektywy handlu nielegalnego bronią i amunicją. I tam Polska rozpozna jako broń historyczną wszystko, co zostało zaprojektowane przed 1 stycznia 1900 roku. A w ustawie o broni i amunicji broń historyczna to jest 1885, ale z zastrzeżeniem rozdzielnego ładowania, a lata 80. XIX wieku to jest już trzecia dekada, w której była amunicja scalona, w związku z czym tutaj jest prawem kaduka ograniczenie bardzo duże. A w tym projekcie jest przywrócenie, dostosowanie tego prawa w ustawie o broni i amunicji do daty, która jest w protokole tym międzynarodowym i dodaty z ustawy o broni i amunicji. I teraz, co by w praktyce to oznaczało? W praktyce to by oznaczało, że wszystkie muzyny, naganty, pistolety, rewolwery rosyjskie, muzyny, karabiny rosyjskie, mausery, niemieckie karabiny, lebele, Lee-Enfieldy, wszystko co Lee-Enfield przesadziłem, Lee Metford, wszystkie karabiny powtarzalne, które do dzisiaj wielu myśliwych używa, byłyby w Polsce sprzedawane tak jak broń czarnoprochowa, czyli wystarczy 18 lat i masz prawo mieć amunicję, obywatelu masz prawo mieć broń i masz prawo je używać. I tutaj mamy właśnie ten przełom, o którym media milczały, kilkudziesięciu posłów PiS-u rzeczywiście podpisało ten projekt, popierało go i cały czas walczy o niego. Jeszcze przed chwilą rozmawiałem z przedstawicielem PiS-u, jednej z frakcji w PiS-ie, i oni dalej idą w tym kierunku. Niestety minister spraw wewnętrznych i administracji, albo raczej przede wszystkim jego administracja ministerialna jest gorąco temu przeciwna, a nie jest wielką tajemnicą, wręcz przeciwnie, tajemnicą policzonela to, że w Polsce to urzędnicy rządzą ministrami, a nie ministrzy
urzędnikami. Ostatnio dwóch bardzo znanych redaktorów w Polsce właśnie dyskutowało w jednym ze swoich kanałów na temat dostępu do broni. Oni stwierdzili, że oni nie wiedzą tak naprawdę, co by było dobre, ale że baliby się, jakby te Sebastiany, które gdzieś tam chodzą, miały broń. Jeszcze tą narrację można podbudować tym, co się chyba miesiąc czy dwa miesiące temu w Teksasie stało. Była masakra w szkole, ktoś po prostu zabrał broń z domu i tam rozstrzelał swoich kolegów i tak dalej. Czy tu nie tylko jest kwestia prawna jest problemem, ale też to, że ludzie tak myślą, mi się wydaje, że myślą, że faktycznie ci złole, którzy nie mogą sobie załatwić broni na czarnym rynku, jakby chcieli. Czy broń przede wszystkim jest droga? Po drugie, to jest inny stopień przestępstwa. Po trzecie, generalnie większość bandytów to tchórze. Po czwarte, teraz jest taki zalew broni z Ukrainy, o czym się publicznie nie mówi, że naprawdę bandyci teraz mają bardzo swobodny dostęp do broni od jakichś dwóch miesięcy, może nie trzech, ale są całe olbrzymie magazyny lewej, nielegalnej broni, która przenika z Ukrainy albo która znika z transportów pomiędzy Rzeszowem a granicą polsko-ukraińską, bo przez Rzeszów idzie pomoc dla Ukrainy wojenna, ale ta niestety, według mojej wiedzy, ten potok broni i amunicji nie jest kontrolowany wystarczająco dobrze przez polskie służby i tutaj też mogą być poważne kłopoty, w związku z czym bandyci, zwłaszcza teraz, mają coraz łatwiejszy dostęp do broni. Dwa, pychą jest myślenie, że jestem lepszy od Sebiksa, tylko dlatego, że chodzę w innych ubraniach niż on. Jak byłem kilkanaście lat temu nauczycielem, to pamiętam, że dużo lepiej mi się rozmawiało z Sebiksami niż z chłopcami z dobrych domów, nastolatkami. Dlaczego? Bo Sebiksy, jak coś nabroiły, to się przyznawały, nie kombinowały, karę wybierali formalną, pompowali grzecznie i był spokój. Natomiast chłopak z dobrego domu często był zmanierowany, zmanipulowany, mógłby za piłatem powiedzieć, cóż to jest prawda. I tak, ludzie w białych kołnierzykach potrafią być dużo mniej uczciwi, dużo bardziej obślizgli i w zachowaniu i dużo bardziej agresywni, jak nikt nie widzi, niż taki prosty Sebiks. W związku z czym trochę pokory do redaktorów, dla redaktorów nie jesteśmy w niczym lepsi od prostego człowieka, który pracuje na budowie, czy może nie skończył studiów, ale dzisiaj studia o niczym dobrym nie świadczą. Wręcz przeciwnie, teraz to już powoli wstyd skończyć kierunek humanistyczny z pełnym magistrem, bo to znaczy, że nikt mnie za poglądy nie wyrzucił, tak? Natomiast ta masakra w Teksasie, która była pretekstem do zabrania broni w Kanadzie, dom wariatów w ogóle, nie wiemy dokładnie, co tam się stało. Ale kilka rzeczy możemy powiedzieć i nawet na własnym kanale, na kanale Fundacji tego nie mówiłem. Myślę, że to może być dla słuchaczy i oglądających ciekawe. Po pierwsze, ten człowiek 18-letni był znany FBI z tego, że może być z nim kłopot. Po drugie, Amerykanie mają, państwo amerykańskie ma takie niekonstytucyjne prawo red flags, czyli czerwonej flagi. Na czym ono polega? Ono jest niekonstytucyjne, łamie konstytucję Stanów Zjednoczonych, ale jest używane, a w tym przypadku nie zostało użyte. Na czym ono polega? Na tym, że służby centralne mogą oznaczyć tak zwaną czerwoną flagą jakąś osobę bez wyroku sądu, bez żadnego prawa zażalenia ze strony tej osoby i ta osoba nie może już kupić broni legalnie. Ten chłopak, 18-letni, kupił karabin, ale kupił karabin jaki? Mercedesa klasy S. Nie kupił karabinu najtańszego, jaki był na rynku, nie kupił jakiejś używki, kupił karabin Daniel Defense. Proszę sobie wygooglać, co to jest karabin Daniel Defense. Tutaj mówię do słuchaczy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to jest jedna z najlepszych marek. W Polsce to kosztuje 10 tysięcy plus. A w Polsce, w Stanach Zjednoczonych też należy oczywiście do jednej z najdroższych marek, jakie są. I ten 18-letni chłopak kupił sobie taki karabin. Być może miał pieniądze. Patrzymy dalej, co się działo. Zaczął pisać na kilku forach, w kilku miejscach na internecie, że będzie zabijał dzieci. Nic się nie stało. W domu z tego karabinu postrzelił własną babcię. Po czym wyszedł z domu. Babcia ranna zadzwoniła na policję, powiedziała, że wnuczek ją postrzelił i wyszedł do takiej a takiej szkoły z intencją zabijania dzieci. Nic się nie stało. Po drodze dalej, żadnej reakcji państwa. Po drodze zaczął się strzelać z jakimś patrolem policji.
po jakiejś chwilowej wymianie ognia, tutaj użyję sformułowania wojskowego, zerwał kontakt, czyli przestał się z nimi strzelać, oddalił się, a oni go nie ścigali i wszedł do szkoły. W szkole zamknął się w klasie. Policja szkolna, bo tam stworzono w ramach tych obaw przed właśnie strzelaninami w szkole, stworzono nawet policje szkolne, które są szkolone do tego, żeby odbijać zakładników, bronić dzieci przed takimi bandytami. Ta policja zablokowała to miejsce i nie wchodziła do środka. Po jakimś czasie dzieci zaczęły dzwonić stamtąd, to było chyba coś większego niż sala lekcyjna, pochowane pod jakimiś biurkami, że ten człowiek chodzi i zabija. I niektóre z tych telefonów kończyły się strzałem i dziecko ginęło. Zaczęli do szkoły przyjeżdżać rodzice uzbrojeni, którzy chcieli wejść do środka i ratować własne dzieci. Byli rozbrajani, traktowani gazem, aresztowani. Jeden z funkcjonariuszy w środku miał żonę tej policji. Chciał tam wejść pomimo zakazu przełożonego, został rozbrojony. Inny z policjantów, to też kolejna absurdalna rzecz, która tam się działa, chociaż nie miała wpływu na wydarzenia, czyli najwyżej pośrednio. Jeden z tych policjantów, inny, miał w środku córkę. Słuchał rozkazu, żeby nie wchodzić do środka, i jego córeczka zginęła. Jak się sprawa skończyła? Po ponad kilkudziesięciu minutach, w zależności od źródła, od 60 do 90 minut, skończyła się zabiciem tego napastnika. Jak to się stało? Obok szkoły był fryzjer. U fryzjera był strażnik graniczny, ale nie był na służbie, po prostu sobie poszedł do fryzjera. Jak był u fryzjera, zadzwoniła do niego żona, powiedziała, że w szkole obok jest właśnie taki incydent i że coś trzeba z tym zrobić. Strażnik po pierwsze nie był na służbie, po drugie nie miał przy sobie broni. Trochę dziwne jak na Teksas, ale nie miał. Spytał fryzjera, czy ten ma broń. Fryzjer miał broń, dał mu bodajże strzelbę. On wziął strzelbę fryzjera, poszedł do tej szkoły, zadzwonił po drodze do kolegów, którzy byli na służbie. Siłą złamali opór policji, weszli do środka i zabili bandytę. Teraz czym się policja szkolna tłumaczyła, dlaczego nie wchodziła? Bo nie mieli klucza do drzwi. Tak, drzwi w szkole w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś wie, jak tam się buduje budynki, to jakby kopnęli w ścianę, to by przez ścianę pewnie weszli, tak? Ale nie, oni kilkadziesiąt minut, może nawet 90 czekali i to nie oni zdecydowali o tym, żeby wejść do środka. W związku z czym, jeżeli mamy z czymś tutaj problem, to na pewno z zachowaniem dowódcy, z zachowaniem całego oddziału policji szkolnej, prawdopodobnie z procedurami, z absurdalnym zachowaniem w stosunku do rodziców, którzy chcieli wejść i sami się rozprawić z bandytą, by uratować własne dzieci. Chyba każdy, nie trzeba mieć dzieci, żeby zrozumieć, chociaż częściowo, co mogli ci rodzice czuć, tak? I teraz, jeżeli w Polsce ktoś mi powie, że to jest powód, żeby w Polsce nie poruszać dostępu do broni, to ja go spytam, kiedy odstawił leki. To też jest tego kwestia. 2-3 pokolenia nie mieliśmy, jesteśmy tak wykastrowani z tego, z tej tradycji posiadania broni. I czy teraz nawet jak przy odpowiednich ustawach, przy odpowiednim procedowaniu wszystkiego, jednak nie potrzebowalibyśmy tego jednego, dwóch, czy może nawet trzech pokoleń, żeby społeczeństwo było obywatelskie, żeby rozumieli ten dostęp do broni i się sprawnie ją posługiwali i żeby to też nasze służby rozumiały. Tutaj był problem też z tym dogadaniem się z policją i tak dalej. Tutaj też myślę, mogłoby się pojawić zgrzyty na tym tle. Znaczy, nie jest prawdą, że zmiany trzeba wprowadzać, że powiedzmy w uproszczeniu strona prawa musi się zachowywać pasywnie, biernie i małymi kroczkami. To tylko lewica rewolucyjnie może nagle nam zakazać wszystkiego, zabrać majątek z dnia na dzień, zabrać, nie wiem, prawo do modlitwy, do kościołów, tak jak to było za Bolszewi, czy teraz nakazać, jak to się dzieje na Zachodzie, zboczone jakieś nauki dla dzieci. Nie, tym się może to moja postawa, ale gorąco zachęcam innych. Nie powinniśmy być konserwatystami, czyli powolutku wprowadzać lewicowe prawa czy światopogląd w życie, tylko powinniśmy być reakcjonistami. To znaczy w imię Boga, ojczyzny i zdrowego rozsądku przede wszystkim może przywrócić to, co się nam słusznie należy. I jeżeli będziemy się zastanawiać, czy Polacy dorośli, że dawno się nie obyli z bronią, to jest taki fragment sketchu Bogdana Smolenia z lat 80., jak tam dwaj chłopcy czy trzej palą
papierosy gdzieś tam pokryją mu na jakichś koloniach. Jeden z chłopców, który już palił, mówi do takiego, który dopiero zaczyna, ze złośliwym uśmiechem w oczach: tym ciepłym do buzi bierz, szybciej się nauczysz. W związku z czym nie grozi nam to, że będziemy nagle mieli strzelaniny masowe na ulicach. To jest pistolet czy karabin, to jest przedmiot dużo bardziej prosty od zwykłego smartfona. Ja czy większość osób nas oglądających, pewnie pan też, w mniej niż 30% pewnie używamy możliwości smartfona. Ilość funkcji, jaką może mieć to narzędzie, przekracza pewnie moje wyobrażenie. Natomiast pistolet ma raz, dwa, trzy guziki, czy dźwignię. W jedno miejsce można włożyć magazynek, tylko w jeden sposób da się ten magazynek włożyć. I tylko z jednego miejsca to coś może zrobić krzywdę. Używanie noża jest trudniejsze w kuchni przy krojeniu cebuli niż używanie pistoletu. A nie nauczymy się używać bezpiecznie broni, teoretycznie. Nie da się zrobić tak, że będziemy powolutku wprowadzać, nie wiem, teorie w szkołach średnich, potem KBKS-y w szkołach średnich, bo skończy się na niczym. Proszę pamiętać, że kilka lat temu, w 2017 roku, chyba to 5 lat, jak to dobrzy ludzie z PiS-u, twierdząc, że to będzie na pewno idealny pomysł, ogłosili program Strzelnica w każdym powiecie. Strzelnice powstały bodajże dwie, w jednej, a może nawet w obu przypadkach są dochodzenia prokuratorskie o jakieś malwersacje, mówię z pamięci. Teraz ogłosili, że będą robić w ramach tego projektu strzelnice, tam 20 czy kilkadziesiąt, z tego część będzie na laser, a część będzie na wiatrówki. Na litość boską, to nie są strzelnice, to nie jest traktowanie poważne własnych obywateli. I tak samo by się skończyło to konserwatywne powoli wprowadzanie prawa do posiadania broni. Nie. Prawo trzeba wprowadzić jak najszybciej, w sposób, jaki jest możliwy przy tej kruchej większości sejmowej, w związku z czym najprościej będzie zrobić po pierwsze to, co może Ministerstwo Środowiska, czyli myśliwi, po drugie to, co może zrobić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych co do broni do ochrony osobistej, po trzecie przy pomocy kilku posłów z PO, kilkunastu może z PSL-u i pewnie wszystkich 11 z Konfederacji, można poszerzyć dostęp do broni, zwłaszcza historycznej, bo już w Starym Testamencie było napisane, że ten, kto może policzyć i rejestrować, ten jest właścicielem. Dlatego poczytane było za wielki grzech jednemu z królów Izraela, że rozkazał liczyć własnych obywateli. Przyszedł prorok i powiedział, że z grzech wobec Boga, bo liczyłeś coś, co nie jest twoje. Jak państwo chce rejestrować nam broń, to znaczy, że broń nie jest nasza, bo mogą nam odebrać. Jak ktoś może mi zarzucić, ale przecież nawet ludzie są rejestrowani. Tak, i ludzie też są odbierani rodziną, tak? Czy to starsi się zdarza, że są odbierani wbrew woli? Byłem niestety świadkiem czegoś takiego, kiedy osoba nie chciała być wzięta do szpitala, rodzina nie chciała jej oddawać, zabrano wbrew woli, bo tam nie było żadnego mężczyzny. I wbrew woli kobiet zabrali chorą osobę. To samo też z pobieraniem organów. Jak się skończyło 18 lat, organy należą tak do państwa, jeśli organy nie ma ze sobą zgody. Tak, bo jest domniemana zgoda, tak, z prawem kaduka. Dokładnie. W ogóle. I tak samo jest z dziećmi. Tak? Mamy od ile? 7 lat prawicowy rząd i sto kilkadziesiąt rodzin rocznie jest pozbawianych dzieci. Tak? Małżeństwo jest pozbawiane dzieci. Czasami pod zarzutem, na północnym, a zawsze był taki zarzut, że babcia wychowywała dziewczynkę, jeśli dobrze pamiętam, to babcia, i opieka społeczna stwierdziła, że należy dziecko odebrać, bo babcia z wnuczką się modliły przy zapalonej świecy wieczorem. I to było, że tam w rodzinie już nie jest normalnie, coś jest radykalne i należy dziecko odebrać, tak? I tam oczywiście bodajże Ordo Iuris pomogło, z tego co pamiętam, i dziecko wróciło do rodziny. Ale mamy prawicowy rząd, tak? Czyli wracając do naszych baranów. Jak rząd coś rejestruje, to znaczy, że traktuje jak swoje. Czyli nie powinno być rejestracji absolutnie ani broni, ani ludzi, ale to już jest zupełnie inna kwestia, może nie związana z działaniami fundacji. Czyli broń. Po pierwsze, powinniśmy poszerzać dostęp do broni historycznej, jak najszerzej rozumianej, bo ta broń jest niereglamentowana. Po drugie, należy wprowadzić dyrektywę bieńkowskiej w Polsce, czyli kategoria C powinna być na oświadczenie, tak? Czyli że ja oświadczam państwu, i to, proszę, to jest wszystko wewnątrz systemu. Ja nie mówię radykalnie
powinniśmy wyleźć z tego domu wariatów, który się nazywa Unią Europejską i co wtedy moglibyśmy zrobić. Ja mówię, co można zrobić wewnątrz Unii Europejskiej, zgodnie z prawem unijnym i z prawem polskim. 1900 rok jako broń historyczna, kategoria C, czyli powtarzalne strzelby, powtarzalne karabiny, jednostrzałowe pistolety, to wszystko na oświadczenie posiadania, czyli jak kupię w sklepie albo od pana, to piszę na policję, że coś takiego posiadam, oni sobie to rejestrują. I cała reszta powinna być na podstawie wyjątków, które są w tej dyrektywie. Wyjątki są między innymi kulturowe i militarne. I na podstawie tych dwóch wyjątków, w Polsce kultura była taka, że chłop mężczyźniany mógł mieć broń. Wyjątek militarny, jesteśmy na wschodniej flance, w związku z czym dostęp do karabinków powinien być na pozwolenie, ale pozwolenie rozumiane symbolicznie, czyli że piszemy podanie do policji, policja wydaje nam zgodę, możemy mieć broń w domu, koniec. Tak? To jest rzecz, która jest możliwa wewnątrz Unii Europejskiej, ale właśnie w tej hierarchii, czyli nie żeby ludzie 35+, dobrze sytuowani mężczyźni, mogli sobie kolejny fajny markowy karabinek kupić, tylko żeby wszyscy mieli jak najszerszy dostęp do broni historycznej, czyli nierejestrowanej, którą możemy kupić jak marchewka już teraz, tylko ta historyczna broń jest za wąsko niestety rozumiana. Dziękuję Ci bardzo. Miejmy nadzieję, że ten interwencjonizm państwowy będzie coraz gorzej postrzegany w Polsce i też zachęcamy do zakupu Twojej nowej książki Do broni. Dziękuję. Jeśli ktoś ma mocne nerwy i chce zobaczyć, bo często można zarzucić gadającym głową, ja niestety trochę taką jestem, że dzisiaj mówią to, tydzień to mówili co innego. W tej książce Do broni to jest zestaw artykułów czy felietonów, które robiłem dla Fundacji Adarma od 2017 roku bodajże i każdy jest datowany miesiącem i rokiem, w związku z czym można po prostu sobie sprawdzić, co autor kiedy mówił i wyrobić sobie samemu opinię, nie tylko na temat obronności, czyli tego, o czym jest książka, ale pośrednio również na temat jakości źródła, jakim jest Fundacja Adarma, źródła wiedzy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Naszym gościem był Jacek Hoga.